Thank you.
232 lata temu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Uchwalono Konstytucję 3 maja. W aspekcie historycznym powiedziano już na temat Konstytucji 3 maja bardzo wiele. Każdego roku wszystkie telewizje przypominają te najważniejsze idee i wartości, jakie ta Konstytucja niosła. Myślę, że warto wspomnieć, że była inspirowana przez śluby z Państwem. Jakie dziedzictwo Konstytucja 3 maja niesie dla nas tutaj, konkretnie w Pobiedziskach i w gminie Pobiedziska? Ona jest ważna dla Polski, ale też jest ważna dla nas i zastanawiamy się każdego dnia, czy ta Konstytucja coś nam jeszcze daje. I kiedy dzisiaj słuchałem kazania i kiedy właściwie pomyślałem sobie, że to wszystko zostało, bo kto chciał być w kościele i modlić się o Polskę, był, a kto chce być na rynku, też jest. Wartości pozostają, choćby stosunek do środowiska. Kilka dni temu tak wielu mieszkańców wyszło i sprzątało gminę, sprzątało lasy. Czy to nie jest dziedzictwo tamtych wolności i tamtego podejścia do Polski? Za to wszystkim bardzo dziękuję. Czy ten korowód, który kilka dni temu przeszedł i liczył 800 młodych ludzi, uczniów ze szkoły podstawowej w Pobiedziskach, z biało-czerwonymi flagami i z przypomnieniem Konstytucji 3 maja. Czy to nie jest to dziedzictwo tej Konstytucji? Czy ta flaga trzymana w rękach naszych młodych mieszkańców? Oni, przepraszam, trochę się wzruszam. Oni od kilku lat przychodzą tutaj sami i pytają, czy mogą, i jest ich coraz więcej. Czy odradzające się harcerstwo i te sztandary w rękach młodych ludzi, czy to nie jest właśnie to dziedzictwo? Ale też kilka dni temu przyszła do mnie pani i mówi, że sąsiad nie wychodzi z domu. Czy dążenie do tego, żeby nie było umów śmieciowych dzisiaj, czy to nie jest właśnie to dziedzictwo? I większe sprawy, które każdego dnia dzieją się w naszym mieście i w wszystkich wioskach gminy. To codzienne wyjście do pracy i solidne wykonywanie swoich obowiązków. To jest właśnie ten racjonalizm i ta świadomość, to oświecenie, że bez pracy do niczego nie dojdziemy. Troszkę podpiszemy umowę na Centrum Kultury w Biskupicach i świetlicę w Pomarzanowicach, że remontuje się dach szkoły podstawowej, hali sportowej przy szkole podstawowej w Pobiedziskach i powstaje piękna biblioteka na dworcu. To nie moment, żeby się chwalić, ale też chcę podziękować radnym za to, że przez te ostatnie lata właśnie tak myśleli o Pobiedziskach i o gminie i o tym, że w zgodzie pozyskiwaliśmy budżet, tworzyliśmy budżet i pozyskiwaliśmy pieniądze z różnych funduszy. I właśnie ta troska o środowisko, o klimat, o nasadzane drzewa, o budowane dwa parki dla młodego pokolenia, z ich inicjatywy, to właśnie jest pokłosie Konstytucji 3 maja, kiedy młodzi ludzie przychodzą i piszą petycję do burmistrza, podpisując się w liczbie 367 osób. Czasami zwykłych sąsiedzkich zachowań. I właśnie ta Konstytucja zachęca nas do tego, żebyśmy pamiętali i byli życzliwi dla siebie, żebyśmy oczywiście dyskutowali, spierali się, bo jest wolność, mamy prawo głosować na kogo chcemy
i wyznawać różne wartości, ale zawsze musimy się szanować. I jeszcze raz odwołuję się do młodzieży. To młodzi ludzie dzisiaj zaczynają rozmawiać o tym, żeby nie hejtować. Zapraszają do nas, dorosłych, do takiej dyskusji, takiej debaty. Jestem wam bardzo za to wdzięczny. Który dzisiaj właściwie inauguruje, mam nadzieję, nową tradycję. Dzisiaj zatańczyli go tancerze. Spróbowałem też jakoś, może nieudolnie, ale przyszedłem z polonezem na ten rynek i bardzo serdecznie państwa zapraszam, żeby to znowu stało się tradycją. Żeby właśnie na tym rynku, gdzie była przysięga powstańców wielkopolskich, z której jesteśmy tak dumni, gdzie mamy tylu znakomitych ludzi, żeby ten polonez każdego roku wybrzmiał i żeby doczekać takiego momentu, że przez miasto pójdą mieszkańcy właśnie w polonezie. Cieszę się bardzo, że dzisiaj mogłem składać kwiaty z naszym honorowym obywatelem, jakim kilka lat temu otrzymał taki zaszczyt, zaszczytny tytuł, pan Ewaryst Waligórski, minister w trzech pierwszych rządach. Panie ministrze, wiem, i młodsi, i starsi z tą historią będą mieli okazję się zapoznać. Bardzo serdecznie pana witamy w Pobiedziskach. Pan Ewaryst zawsze wraca do swoich i to też jest właśnie to dziedzictwo i od niego dzisiaj rozpoczynam podziękowania za obecność, bo przyjechał do nas ze Szczecina. Dziękuję księżom za piękną mszę i nabożeństwo i modlitwę za pomyślność naszej gminy. Podkreśliliśmy tańcem narodowym poloneza. Bardzo za to dziękuję. Ale też ogromne słowa wdzięczności kieruję do zespołu pieśni tańca Siekieracy z sąsiedniego Kostrzyna. I szczególnie pani Katarzynie Nowickiej-Rynkiewicz chciałbym podziękować za to, że mimo pięknego święta, które również jest w Kostrzynie, ale spędzają czas z nami. Duże przepraszam, są jeszcze Obertas z Gniezna. Rzeczywiście stoją z boku. Bardzo serdecznie was witamy. Dziękuję, że jesteście. Jeszcze raz dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, strażom pożarnym. Dziękuję orkiestrze, chórowi Melodia. Dziękuję nauczycielom, dziękuję uczniom. Ale drodzy mieszkańcy, przede wszystkim dziękuję wam, bo to dla was i dla nas robimy. Żebyśmy w tych najważniejszych dniach mogli być razem i żeby poczuć tą Polskę i żeby poczuć, że są właśnie wartości, o których przed chwilą mówiliśmy. Bardzo wszystkim dziękuję. Życzę udanej majówki, życzę dobrego święta. Oczywiście dziękuję harcerzom i panu harcmistrzowi, druhowi Marianowi Śniedzińskiemu. Bardzo dziękuję. I na koniec życzę, żeby została w nas ta miłość, która nigdy nie odchodzi, o której mówił ksiądz na kazaniu, a o której pisał ksiądz Twardowski. Niech ta miłość do Polski zawsze będzie tam najważniejsza i niech nigdy nie odchodzi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Państwo, nawiązując do słów pana burmistrza, pragnę jeszcze raz podziękować zespołowi pieśni tańca Wiwaty za przygotowanie poloneza, który rozpoczął nasze uroczystości. Choreografię tego wydarzenia przygotował pan Sławomir Pawliński. Przed nami występ
młodych podopiecznych Powiedziskiego Ośrodka Kultury, niezwykle utalentowanych, wspaniałych ludzi. W studio piosenki zaprezentują Oliwia Rosada, Jagoda Kwiecińska, Lena Panfil, Amelia Gruszczyńska. Dziewczyny rozwijają się pod okiem znakomitych instruktorów, pani Haliny Benedyk i Małgorzaty Pietrzak-Hoff. Po nich usłyszymy krótki występ niezwykłej, wspaniałej młodzieży orkiestry Dentej pod dyrekcją pana Jarosława Wojtyckiego. Następnie chór Melodia wykona dla nas związankę pieśni patriotycznych. Tym razem kierownictwo, jak zawsze, niezastąpiony Stanisław Chorbik. Na zakończenie naszych uroczystości ponownie zobaczymy zespół pieśni i tańca Wiwaty, również w choreografii Stanisława Pawlińskiego. Tańce i zabawy z Wielkopolski Zachodniej, grupa dziecięca, tańce i przyśpiewki Krakowiaków Wschodnich. Szanowni Państwo, patrzmy w to piękne niebo i świętujmy razem. Thank you.
wyrok boski, smut z powierzchni polskich łanów, znikła boleść, znikły troski. Nie ma w Polsce obcych panów. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj. Ten czas Polak zepsuł wokół, smutki polu, blade lice, trzeciego maja co roku wspominał lubą rocznicę. Wstychał tam, Boże daj, by zabłysnął trzeci maj. Wstychał tam, Boże daj, by zabłysnął trzeci maj. Dobrze poszło, dobrze, bardzo.
Hola.
Bye.
Pozdrawiam!
więc chodzi i płacze. Już ja swoje siwe gąsy potracę. Hej, strzelcy! Hej, strzelcy! Hej, strzelcy! Zuchy! Sol! Bo idę do domu. Jeszcze robimy zdjęcie z tą młodą damą. O, dobrze. Tak, dobrze. No to dla mnie. Ty o, potem. Ja ci wyślę. Dobrze, abym potem dostał. Dziękuję ja bardzo. Tak, tak. No, Dłużej był tylko Skubiszewski, bo jeszcze był klasny. Na Kremlu nie negocjował. No to było bardzo trudne. I do końca. I wtedy nie wierzyli, bo kiedy był generał wtedy? Z dziewczynem Graczu. No, tak. I Graczu wstał i powiedział tak. Czy są jakieś uwagi się tam? On po 4 miesiące powiedział. Zyszewski, Olechowski, to i minister kulturalny, nie? A ja mówię transportowy. Z Niemiec przez Polski. On wstał i i on siedział przy samym Jelcynie. Ja siedziałem jako czwarty. Teraz już nie.
Na parkiet stary gazda, ostra była wtedy jazda, lecz nie liczą się drobiazgi, gdy wokoło lecą brzazgi, czarpią gazdą dziwne triki, rony prosto z Ameryki, tak pozuje krew Urala, gdy nim zwyknie czarna lala. Tańcz nie, żałuj podłogi, tańcz nie, niosą cię nogi, tańcz nie, ludzie się gapią, tańcz, a skurcze cię złapią, tańcz na pełnie dobrotach, tańcz, bo minie oka, tańcz, nic nie myśl na razie, tańcz, jak gazda w zazie, tańcz. Każdy gazdem podpatruje, dzikie ruchy naśladuje, nikt ich nie podpiera ściany, cały naród poszedł w tany, ni to foxtrot, ni kresany, nowy taniec wąszarpany, lepo trzyma się tań z Buda, widać z tego dym się udał. Tańcz, nie żałuj po nogi, tańcz, niech niosą cię nogi, tańcz, niech ludzie się gapią, tańcz, aż skurcze cię złapią, tańcz, na pełnych obrotach tańcz, bo minie ochota tańcz, nic nie myśl na razie tańcz, jak gazda w ekstazie tańcz. Szarki! Co? Co my wszyscy? Co my wszyscy? Nie będzie na pewno. Nie, nie, nie. Poczekaj, nie wiem. Nie? Nie? Oh,
trzeba jechać po doktora, która na niego zło. Thank you.